krótkie pytania, bardzo krótkie. Bardzo proszę pan profesor Kraśniewski. Tutaj chciałbym się upewnić w pewnej rzeczy, co do pewnej rzeczy, mianowicie jeżeli nie istnieje wiedza bezpośrednia, to czy istnieje ujmowanie bezpośrednie? Wydaje się, że te przykłady morowskie nasuwają rozmaite wątpliwości, na przykład zdania logiczne. Ktoś, kto by doszedł do wniosku, że zdania logiczne to tautologie lub podstawienia, mógłby łatwo uznać, że podstawienia, co do podstawień tautologii są wątpliwości, czy to są ujmowania bezpośrednie. Jeżeli jest skomplikowana tautologia, mogę różne błędy popełnić. I wobec tego niczego tu nie ujmuję bezpośrednio. Wydaje się, że to jest niekiedy niezbyt jasne w wypadku Mora, o ile pamiętam z głównych zagadnień filozofii. To miałem takie wrażenie, że tam jest sporo niejasności. Tak, to prawda. Ja o tym pamiętam, Mor nie ma na myśli tautologii. Zdanie logiczne to jest dla niego jakby sąd logiczny, no ujęty w jakąś gramatyczną formę. I o ile rozumiem zdanie, Mor wprawdzie nie używa pojęcia warunków prawdziwości, ale właściwie ono chyba byłoby stosowane tutaj, no to o ile rozumiem zdanie, to uchwytuje je bezpośrednio. Znaczy, prawda? Proces rozumienia. Proces rozumienia. To jest coś bezpośredniego. Być może jest rozumienie bezpośrednie i pośrednie. Też. Jeszcze stara się okazać, że bezpośrednich to mit, któremu nic nie odpowiada. Wszystko jest tak skomplikowane. I to jest bardzo ciekawe właśnie, że u Mura jakby widać ten cały ten ból w próbie zdefiniowania i znalezienia. Prawda? On właśnie pokazuje, że to prawie jest niemożliwe. To uwikłanie jest takie, że nawet to, co nazywamy bezpośrednim ujmowaniem, jakoś chyba zależy od różnych czynników, prawda? Tak. W każdym razie to jest przykład historyczny, bo analizy pana doktora są historyczne, ale pokazują problem również merytorycznie, bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji teoretycznej, że jakby no nie ma rozwiązania tego problemu, z czym Mur tutaj się boryka i co tak dobrze pokazuje. Przepraszam, że sobie dałam, bo tak, pan doktor się zgłaszał, ale już to są dwie osoby. Bardzo krótko. W takim razie bardzo krótko. Ja odczuwam, że Murowi chodzi o przekazanie takiej intuicji, że oprócz przekonań, które mamy w sobie, które są uzasadnione w oparciu o inne przekonania, istnieją przekonania, które są nieuzasadnione i one są równoprawne. I że w związku z tym istniejący w epistemologii od czasów, powiedzmy, co najmniej Kartezjusza wymóg, żeby wszystkie przekonania były uzasadnione i posiadały podstawę, trzeba odrzucić, tak? Ponieważ istnieją też takie, które po prostu nie trzeba uzasadniać. No można powiedzieć, że można też sprawę postawić w taki sposób, że Mor w jakimś sensie nie odbiega zbyt daleko o Kartezjuszu, bo jemu też chodzi o pewność. Tylko, no... Ale może, być pewność, ale może być pewność bez uzasadnienia. U Mura tak, bo bez chciałam to pokazać. Ja popieram tę ideę. Przepraszam, ale następne pytanie, pani doktor. Ja chciałam zapytać, bo mnie zainteresowało to odróżnienie złożoności od nieinferencyjności, czy inferencyjności. To znaczy, czy mógłby pan powiedzieć, jak on konkretnie charakteryzuje te związki, z którymi mamy do czynienia w ramach tego ujmowania, czy raczej tej wiedzy bezpośredniej? Jakie one mają charakter, te związki? Jeżeli one są nieinferencyjne, to co to jest za rodzaj związku? Czy tam jest jakaś taka bardziej detaliczna charakterystyka? Nie, jest to nie pamiętam, żeby w jakikolwiek sposób on charakteryzował. Jest to po prostu współwystępowanie różnych aktów mentalnych, takich jak ujmowanie, a nawet nie tylko mentalnych, no bo powiedzmy właściwości zdania. Występowanie samych aktów to jest jeszcze mało, bo tutaj chodzi głównie o treści tych aktów i o związki, jakie między treściami tych aktów mają miejsce. Tutaj mi się wydaje, że można by było wtedy próbować bronić zresztą starej idei, że rzeczywiście możemy mieć do czynienia z pewnymi ujęciami, np. z pewną wiedzą nieinterwencyjną, ale taką, która jest złożona, bo idea, pani użył słowa intuicja, ale to że w intuicji właśnie ujmujemy pewne całości złożone, ale to ujmowanie całości złożonych nie jest ujmowaniem inferencyjnym. Właśnie to pytanie brzmi, jak to jest rodzaj związku. Wydaje mi się, że u Mora mamy stosunkowo przypadkowy
konglomerat, no znaczy przypadkowy w sensie takim, że no trudno zostawić, znaczy... No może można, ale mamy akty świadomości, obok mamy prawdziwość zdania, obok mamy pewność, że dane zdanie jest prawdziwe. No więc o ile powiedzmy ujmowania bezpośrednie są aktem umysłowym, no to sama prawdziwość zdania jest czymś no chyba niezależnym od tych faktów, krótko mówiąc, a jednak składa się to na wiedzę właściwą. I ostatnie pytanie, bardzo proszę krótko. Tak trochę ad vocem chciałem tutaj do tej dyskusji, mianowicie wydaje mi się, że nie zawsze rozróżniamy wprost i uświadamiamy sobie pewną opozycję pomiędzy zajściem czymś w sposób niezłożony na poziomie świadomości, a jakąś złożonością mechanizmu, który może prowadzić do pojawienia się czegoś. To może jakoś być może pomóc w rozstrzygnięciu tej kwestii właśnie. To też jakby nawiązując do tego, o czym mówiła Monika. Natomiast logicznie jeszcze tak mi się wydaje, że coś tu nie gra, bo biorąc, że tak powiem, właściwie znaczenia słów prosty i złożony, no to to, co złożone, zakłada to, co proste, więc wydaje się, że to jest niemożliwe po prostu logicznie, żeby wszystko było złożone i nic nie było proste, nie? Więc tu jest jakiś, jest jakiś tutaj problem. Natomiast moje pytanie do Pana jest prośbą o właśnie wyjaśnienie, bo też chciałbym się upewnić. Ponieważ na początku Pan mówił, że Moore twierdził, że można bezpośrednio ujmować zdania logiczne, a później w pewnym momencie Pan zasugerował, że Moore twierdził, że nie można tego uczynić. Więc właśnie, czy on zmienił zdanie, czy to może była pomyłka? I w zasadzie, dlaczego niektórych zdań nie można by było bezpośrednio ujmować? Może nie wszystkich, bardzo złożonych, może nie, ale prostszych. Nie, ja tylko dopowiem. Chodziło mi o to, że sąd logiczny, zdanie logiczne, na sąd przykład, prawda, że książka leży na stole, ujmuje bezpośrednio, ale już skomplikowaną tautologię logiczną, czy no, za pewien prawo logiczne jakieś, prawda, formalne, o tym już nie mówi, to chyba nie zgodziłby się, że to można bezpośrednio ująć, nie, choćby nie, prawa sylogizmu hipotetycznego, prawda? Ująć może można, czy uznać obowiązywalność, czy mówimy o tym samym, o ujęciu, o uznawaniu obowiązywalności, nie? Tego, że jest prawo. Aha, przykład, nie? Tak, tak. Ale czyli przyjmował, ostatecznie mu przyjmował, że można bezpośrednio zdania w sensie publicznym czy sądu. Dziękuję bardzo.